Czy mam smaka na maka od Lele Brata? To przekonamy się dziś. WTF! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się tutaj z czym się jeszcze nie spotykaliśmy. To znaczy z firmą Lele Brothers. Oczywiście się spotykaliśmy, ale nie spotykaliśmy się nigdy z tego typu konstrukcjami. One za mną od dłuższego czasu faktycznie chodziły. Mówię więc, trzeba przetestować, bo one i na wszelkiego rodzaju AliExpressonach i wszędzie, gdzie się tylko da, no są. Co to w ogóle za dziwny woreczek? Patrzcie, wygląda jak strunowy, ale chyba nie jest strunowy, bo czuję, że to rozwalę, a nie rozstruduje się. I to był pierwszy minus. No patrzcie, widzicie, rozrywa się, no już praktycznie rozerwana się nie otwiera. Super woreczek strunowy, Chińczyki. No to rozrywamy, moi drodzy, jak nie ma takiej opcji. Dość dużo klocków. Nie jest to tanie, musicie też wiedzieć, bo no teraz wam nie powiem, ile to kosztuje, ale może teraz napiszę, jeżeli mnie pamięć nie, w montażu nie zawiedzie. No niestety, ale spotykamy się tu z naklejkami Fast Food Restaurant i takie MC Donald's. No wątpię, żeby tu jakaś franczyza była wykupiona, prawda, więc Chińczyki jadą na grubo pełną parą. Mamy również i instrukcję, która mnie mocno interesuje, jak ona tutaj się będzie prezentować. No i na szczęście jest dość duża, bo bałem się, że przy tej mikroskalowości mała instrukcja może faktycznie być jak strzał w kolana, albo strzał w drwala, nie? Jakby, czy co tam sobie chcecie strzelać, jakby nie wnikam. Natomiast instrukcja wygląda, że będzie w miarę czytelna, chociaż jeszcze powiedziałbym ciut większa mogłaby być, ciut większe obrazki bardziej mogłyby być. Natomiast nie ma tutaj tragedii, chociaż widzicie, no w 15 krokach taka mikroskalowa konstrukcja, no to troszkę faktycznie mało, ciut więcej by się przydało, ale nie narzekam, bo na bazowym kanale zazwyczaj narzekam właśnie, że Lego znowu przesadza w drugą stronę. Jak wyglądają natomiast same klocki, no to już mi się, moi drodzy, przyglądamy, bo gdy tylko zbliżymy sobie kamerę do klocuszków, no to zauważamy, że faktycznie tutaj, no jakby nie wygląda to źle, tyle wam powiem. Ta szyba się różni trochę od Lego, w sensie jest bardziej taka mleczna. Poza tym, no nie wygląda to źle. Klocek w rękach nie wygląda na łamliwy klocek. Może troszkę minimalnie bardziej niż Lego, ale z tej perspektywy nie wygląda to źle. Brak napisów na studach, no wiecie, to zawsze świadczy o troszkę tańszej wersji alternatyw do Lego niż te, które mają jednak napisy na studach. No i całkiem sporo tego kloca jednak, no ale wiecie, za taką cenę to nie spodziewałem się tu 30 klocków, a jeżeli byłoby 30 klocków, to musiałyby być fenomenalne. Fenomenalne czy to jest, zaraz się przekonamy. Dajcie mi kilka sekund, to znaczy ile sekund dokładnie, to się przekonacie, bo teraz polecą reklamy i tyle, ile ma sekund reklama, tyle ja potrzebuję. Więc nie pomijajcie reklamy i napiszcie mi po reklamie, ile sekund mi zajęło budowanie, czyli ile sekund trwa reklama w komentarzu. Napiszcie mi. No więc jedziemy! No i konstrukt jest już zbudowany, no i przede wszystkim pozostaje pytanie, czy mam smaka na takiego maka. Przede wszystkim, moi drodzy, no nie rozumiem. I nie chodzi mi tutaj o to, że, nie wiem, nie rozumiem osób, które masowo wcinają te hamburgery i te zwierzęta i w ogóle. No ale nie rozumiem, czemu tutaj tak, no, podeszlnięto, czemu tak twórcy podeszli do tego zestawu, bo kurczę, nie ukrywam, że jestem trochę zły, no nie na McDonald's, nie na te zwierzęta, ale po prostu złych na, no, konstruktorów i tych, co wymyślali właśnie tę konstrukcję, bo tutaj naprawdę mogło być dobrze. Klocki może nam niczego, słuchajcie, nie urywają, jakościowo to nie jest super, a budowało się to tak, że pod koniec już te paluszki troszkę mnie bolały, nie jest to jakieś super przyjemne budowanie. Pamiętajmy jednak, że głównie tę konstrukcję budujemy po to, by ją sobie postawić gdzieś na półce i by raczej robiła tam za ozdobę, nieśli, żebyśmy zaraz to rozbudowywali i burzyli, budowali, prawda? Chyba sami mi to przyznacie. Faktycznie tutaj jeszcze chciałem się tylko poprawić, że mówiłem o McDonaldzie, o licencji. No nie, to jest McDonald, moi drodzy. Natomiast o czym tutaj mówię, też przede wszystkim, jeżeli chodzi, czemu jestem zły, bo tu jest taka masa niezrozumiałych dla mnie błędów, że aż mnie tutaj zęby zabolały i to nie wcale od przeschłodzonych McFlurry czy innych szejków, moi drodzy. O co mi tutaj chodzi, już wam pokazuję po kolei. Chociażby spójrzcie, baseplate, prawda? Mamy tutaj 6 na 8 i tutaj takie coś dołożone. Czemu nie zrobiono już tego plate'a 8 na 8? Po prostu oni tutaj jakby mieli ograniczoną liczbę klocków. Dokładnie to samo tutaj. Dokładnie to samo dzieje się na dachu. Przez to spójrzcie, ta konstrukcja tutaj nie jest zbyt solidna, bo tutaj na przykład nic już nie wciśniemy, bo przypuszczalnie tam powłamujemy i tak dalej. Czemu na litość nie dano tu 4 na 8? Słuchajcie, Chińczyki, to nie jest odkryć Amerykę. Lego już dawno to zrobiło. Wy bezczelnie od nich odgapiacie elementy Lego. Czemu
mówiąc, nie odgapiliście właściwych elementów. Nie rozumiem. Przy podstawie jest to jeszcze o tyle źle, że spójrzcie. Mamy tutaj, nawet tu nie dano ósemki, żeby to było spójne, tylko dano 6 i 2. Dlaczego? Why? Ja się pytam, dlaczego? Powiem wam szczerze, że mocno to psuje, bo na przykład gdy tutaj coś chcemy poprawić, bo coś nam się przekrzywiło, lecz wygląda tak, że właśnie coś poprawiamy, no właśnie chciałem wam zaprezentować i poszło aż zanadto, bardziej niż powinno. No i teraz się trzeba naprawdę namęczyć, żeby to dobrze szczepić i żeby nam między innego nie pękło. Na przykład teraz tu wciskając możemy źle docisnąć i znowu tutaj dach nam pęknie. Tu wystarczyłoby jedną dużą płytkę, dużą i tutaj dużą, już takie byłoby lepsze, ta konstrukcja taka już byłaby lepsza. I takich mikrowadek mogę tutaj wymienić naprawdę wiele. Kolejną jest, spójrzcie, mamy tu naklejkę. Czemu u licha ona jest na trzech tutaj tajlach 2? 1 na 2. Dlaczego? Dlaczego, ja się pytam? Dlaczego? Wiemy, teraz sobie wyobrażam tego gościa z mema, który pytał o flagę, ale ja nie pytam o flagę, pytam o naklejkę. Spójrzcie, jeden tile, 1 na 6, już jakby to było lepiej, przede wszystkim umożliwiałoby to, jeżeli byśmy kiedykolwiek chcieli wzięcie tutaj tego elementu i na nie gdzieś indziej. Oczywiście, że będę się czepał, że tak samo można było tutaj tu w tym hamburgerze zrobić. Czemu tutaj ta podstawka nie ma 2 i tu nie jest ciśnięty jeszcze round podwójny, żeby to się lepiej trzymało? No ale już tutaj już powoli przestaje się czepiać, no bo wiecie, tak samo z tych łuków można było zrobić to M, albo tu zrobić bardziej zaokrąglony. No po prostu oni mieli możliwość, mieli od tego zgapić, a nie oszukujmy się, bezczelnie zgapiają, a nie zrobili tego po prostu. I na tym trochę konstrukcja dla mnie traci. Oczywiście, gdy ją postawimy na półce, a nie oszukujmy się, o, lampa mi gdzieś tu już odpadła, tu powinna być latarnia, gdzieś jak tu niosłem, to mi musiała odpaść do góry. Natomiast nie oszukujmy się, oczywistym jest to, że to będzie raczej prezent dla osób, które są wielkimi fanami maczka. Kupicie to znajomemu, komuś, kto sobie to faktycznie zbuduje i nie będzie tak biadolił i ubolewał jak ja. Jednakże no ja tu jestem po to, by te klocki testować, więc muszę pobiadolić jak ja. No i oczywistym jest, jak on sobie to zbuduje, raz go te palce przebolą, postawi sobie to na półce i on tych wad nie będzie widział. Tym bardziej, jak się skupimy, no to tyle mogę jeszcze pochwalić, że właściwie jedyną z widocznych tutaj wad jest tutaj to. Przy czym ta naklejka też trochę zakrywa, a przecież nikt tak naprawdę nie będzie tutaj tych krzywizn jakby właśnie w tej podłodze widział, prawda? Jak sobie to zmontuje. Dobrze, także być może dla kogoś innego te wady nie będą takimi wadami, a wręcz przeciwnie. Natomiast czy chciałbym za coś to pochwalić? Na pewno chciałbym mocno pochwalić za ten stary look McDonalda, który, wiecie, jak to się mówi, kiedyś McDonald był jak małe dziecko, ładny, kolorowy i wesoły, a dzisiaj jest jak taki stary i smutny, który poszedł do pracy. No właśnie, chciałbym go również pochwalić za to, że hamburgery są tutaj wzorowane prosto na tych z polskiego Lego Masters, super, kolejny polski akcent w chińskich klockach. Ogólnie całość trzyma się kupy, jak na mikroskalę, znaczy trzyma się kupy w sensie, że właśnie jeżeli chodzi o wygląd, o trzyma się kupy, ładnie, całkiem spoko wygląda ten balkonik tu dodany. Oczywiście jeszcze bardzo doceniam tutaj tego Ronalda McDonalda, który tam na dole, te stoliki, wszystko jest tu oddane w miarę spoko. Dodatkowo mamy tutaj, bo pewnie spytacie, po co to jest, no bo przecież tu można było w kilka zestawów to złączyć i stworzyć jedną większą konstrukcję. To też jest miły akcent. W związku z tym, jeżeli miałbym, bo pewnie nie macie zielonego pojęcia, jaką chcę ocenę temu wystawić, więc powiem tak, jeżeli byście chcieli kupić te klocki do zabawy, że nie wiem, po pierwsze kupujecie, zaraz to rozburzycie, zbudujecie sobie coś innego, jest średnio, jest takie no zupełnie średnio, 5 na 10, troszkę bolą palce, jedne szczepiają się lepiej, drugie szczepiają się mniej, więc takie zupełne 5 na 10. Jeżeli chcielibyście się bawić, że chcecie tu czymś chodzić, troszkę ciasno, plus tutaj te wady jeszcze gorzej. Powiedziałbym 4 nawet na 10, jak nie 3 na 10. Na szczęście takich mikroskalowych figurek za dużo nie mamy, więc też się nie pobawicie. Natomiast jeżeli chcecie sobie to postawić na półce, no możemy w tym momencie zignorować wszystkie tutaj te wymienione przeze mnie błędy i wtedy śmiało taka solidna 7, 8, no mogłaby tutaj być, ale traktujemy, mówię, przy założeniu, że 8 na 10 zostaje tylko i wyłącznie jako ozdobę na półce i tam wtedy jest spoko. Piszcie mi, co sądzicie, czy czepiam się za bardzo, czy nie, czepiam za bardzo, jak to wygląda. Natomiast taka rozbieżność ocen, tak jak mówię, w zależności od tego, co chcemy z tym robić, no i do was już teraz należy decyzja, co chcecie z tym robić. Ja sobie na pewno to postawię na półce, no bo bawić się też nie mam jakby tego sensu. Może kiedyś kupię resztę ulic, zobaczymy, moi drodzy, dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że zobaczę też wasze subskrypcje tutaj, lajki, komentarze i wszystko, co się tylko da. No i może w Maku się kiedyś zobaczymy, chociaż dla mnie tam ograniczony asortyment, bo jak wiecie, nie jadam mięska, więc dzięki, że byliście, bye!